Ranking kredytów hipotecznych maj 2022. W tym miesiącu odrobinę później ze względu na długi weekend, ale bardzo serdecznie Was witamy. Opowiemy o tym, które banki mają obecnie najtańsze oferty, jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne. Choć brzmi to trochę dziwnie, w sytuacji, kiedy kredyty hipoteczne są tak drogie. Jak nie były od co najmniej 2008 roku, czyli od ponad 14 lat, a wiele wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec. Są ogromne problemy ze zdolnością kredytową i to przynajmniej z trzech powodów. Po pierwsze, ceny nieruchomości po wzrostach cały czas pomimo spadku popytu, pomimo y, trudności z dostępności, dostępności kredytu, i tak te ceny jeszcze się utrzymują na wysokich poziomach. Zobaczymy, jak będzie dalej. Z drugiej strony, stopy procentowe już są bardzo wysokie, a to jeszcze nie koniec, co oczywiście obniża zdolność kredytową. No i jeszcze KNF. Utrudnia nieco dostęp do kredytów, o czym za chwileczkę również powiemy. Jak widzicie, dzisiaj jesteśmy w szerszym gronie. Poprosiłem o dołączenie moją żonę Kasię. Kasia jest doktorem ekonomii i osobą z ogromnym doświadczeniem biznesowym, ale przede wszystkim w naszym zespole już kilkuosobowym. To właśnie Kasia specjalizuje się w rynku nieruchomości, w rynku kredytów hipotecznych. Cześć, Kasiu. Cześć. Witam Was bardzo serdecznie i cieszę się, że będę miała okazję podzielić się z Wami informacjami na temat rynku nieruchomości, który jest moją ogromną pasją. I oczywiście jest z nami Sebastian Bilski, ekspert hipoteczny z kilkunastoletnim doświadczeniem, z którym od lat współpracujemy. Cześć Sebastianie. Cześć, witam bardzo serdecznie, jak na początku każdego miesiąca. Jak w każdym miesiącu w dzisiejszym filmie znajdziecie informacje na temat ofert kredytów hipotecznych, to będzie taki standardowy kredyt na 400 tysięcy złotych, na 20 lat z 20% wkładem własnym i pokażemy to w dwóch ujęciach ze stałym oprocentowaniem i ze zmiennym oprocentowaniem, natomiast na blogu znajdziecie już szczegółowe informacje dodatkowo również na temat kredytów na 30 lat, na temat kredytów z 10% wkładem własnym i przede wszystkim do każdej oferty znajdziecie również rozbudowany plik w PDF-ie, który zawiera informacje informacje o wszystkich kosztach, o wszystkich dodatkowych niuansach związanych z ofertą kredytu, czy trzeba mieć dodatkowe konto, czy może wykupić jakieś ubezpieczenie, dlatego pamiętajcie, że w filmie mówimy tylko ogólne informacje po to, żebyście mogli złapać sobie szybką orientację na temat tego, gdzie ten rynek dzisiaj jest. No właśnie, gdzie ten rynek dzisiaj jest? Kasia, jutro posiedzenie RPP. Dokładnie tak, bardzo ważne posiedzenie. Mamy teraz stopę referencyjną na poziomie 4,5%. Spodziewane jest, że jutro ta stopa referencyjna wzrośnie o 1 punkt procentowy, a to nie koniec najprawdopodobniej podwyżek, jakie, z jakimi niestety będziemy mieli do czynienia w tym roku. Ale o tym powiem dalej, jakie są przewidywania ekonomistów na najbliższy rok. Sebastian, ale zacznijmy od tej zdolności kredytowej. Jak to w tej chwili wygląda na pierwszej linii frontu, tam gdzie spotykasz się z klientami? Zdolność kredytowa to w tej chwili. Rzeczywiście, spore wyzwanie dla kredytobiorców, dlatego przygotowałem wyliczenie, żeby sprawdzić, ile trzeba zarabiać, aby otrzymać kredyt w kwocie 400 tysięcy złotych, czyli w naszym modelowym przypadku. I spójrzmy, jakby to mogło wyglądać, czy jak to wygląda na chwilę obecną. Singiel, żeby otrzymać taki kredyt, musi zarabiać około 7500 złotych. Małżeństwo bądź narzeczeństwo powinni zarabiać w okolicach 7700 Netto. Natomiast małżeństwo wnioskujące o taki kredyt z dwójką dzieci powinni zarabiać około 10 tysięcy złotych netto i tutaj małe takie założenie, zdolność kredytowa była liczona na dzień dzisiejszy w okresie 20-letnim, i przy założeniu, że kredytobiorcy nie posiadają żadnych innych zobowiązań. Wychodzi na to, że trzeba zarobić znacznie powyżej średniej, by taki kredyt na 400 tysięcy otrzymać. Rata kredytu przy 400 tysiącach na 20 lat, przy 20% wkładzie własnym wynosi około 3200 zł. No to nawet patrząc na to, to jest, to jest bardzo. To jest bardzo znaczący wydatek w budżecie gospodarstw domowych. W poprzednich miesiącach robiliśmy ranking dla osób, które zarabiają średnią krajową, czyli te 4,5 tysiąca powiedzmy na rękę. Tak, dla, dla kwoty właśnie, kredytu 400 tysięcy. Dokładnie, dla kwoty kredytu 400 tysięcy. W tym momencie taka osoba, która zarabia 4,5 tysiąca na rękę, nie otrzyma kredytu w żadnym banku w zasadzie na kwotę 400 tysięcy złotych. Taka szacunkowa kwota kredytu, zdolność kredytowa takiej okay, osoby to jest około 240-260 tysięcy złotych w zależności od banków. Także widać, że ten kredyt no, jest bardzo, bardzo poważnym wydatkiem w budżetach, staje się bardzo poważnym wydatkiem w budżetach wielu gospodarstw domowych, a na wiele po prostu ich nie stać. I co więcej, ta niska zdolność kredytowa, no właśnie tak jak wspomniałem w wstępie, pokłosie dwóch takich podstawowych spraw. Po pierwsze, stopy procentowe, które cały czas idą do góry, ale również KNF, który wydał, no właśnie, co wydał KNF? KNF w marcu wydał stanowisko i według tego stanowiska banki muszą znacznie bardziej ostrożnie podejść do szacowania zdolności kredytowej. I to polega przede wszystkim na takich dwóch kluczowych punktach. Pierwszy punkt to jest to, że bank zawsze szacował, że stopy procentowe mogą się zmienić, mogą wzrosnąć. Zazwyczaj dokładał 2,5 punktu procentowego do tej obecnej stopy, jaka jest na rynku w momencie brania kredytu a teraz musi szacować, czy kredytobiorca będzie stać na to, żeby płacić o 5% wyższą stopę. 5 punktów procentowych. No o 5 punktów procentowych, dokładnie, wyższą stopę. To powoduje, że tak naprawdę no, szacuje nam bank zdolność kredytową przy stopach na poziomie około 10%. Druga rzecz, no to Mamy już wyższe koszty utrzymania w gospodarstwie domowym, a dodatkowo KNF zalecił bankom, by jeszcze bardziej ostrożnie podchodziły do tych kosztów utrzymania i zakładały, że one mogą jeszcze być wyższe niż teraz są. No i tym sposobem a lądujemy tu, gdzie lądujemy z tym zdolnością kredytową. A za chwilę jeszcze Kasia powie o tym, jakie są oczekiwania ekonomistów odnośnie docelowej wysokości stóp procentowych, czy też przynajmniej tej prognozowanej na najbliższe miesiące. Ale przejdźmy do oprocentowania kredytów. Sebastian, ile w tej chwili wynosi oprocentowanie kredytów w bankach? Po pierwsze, kredyty z oprocentowaniem stałym przebiły w większości banków już poziom 8%, dla przykładu w Banku Millennium w zeszłym miesiącu była jeszcze dostępna oferta na poziomie 7.05%, natomiast w chwili obecnej to oprocentowanie u nich wynosi 8.45. BNP Paribas, który w zeszłym miesiącu był w czołówce i miał oprocentowanie na poziomie 7,3%, w tej chwili ma oprocentowanie 7,5%. To są zmiany, które dotyczą stricte oprocentowania stałego i one są niekorzystne, ale są też zmiany pozytywne. Do tych zmian pozytywnych zaliczyłbym chociażby obniżki marsz w takich bankach jak MBank. ING czy PKOBP. Te banki znacząco poprawiły atrakcyjność cenową w swoich ofertach przy kredytach z oprocentowaniem zmiennym. Czyli sprawdza się, Sebastian, to, o czym wspominaliśmy też w naszym kursie, kredyt hipoteczny krok po kroku, że kiedy stopy procentowe są bardzo niskie, to marże potrafią być wysokie, no bo wtedy ludzie nie zwracają tak bardzo uwagi na marżę. No bo jak oprocentowanie jest około 1 czy 2%, to tak marża pół punktu procentowego w tę czy w tę stronę nie robi wielkiej różnicy. Ale kiedy stopy procentowe mocno rosną, kredyty już są bardzo drogie, to banki gdzieś z tych marsz starają się schodzić. No ale. Z tego dobrodziejstwa niskiej marży będzie można korzystać dopiero wtedy, kiedy stopy procentowe będą niskie. Na razie kredyty hipoteczne są horrendalnie drogie. No tak. Banki starają się jakoś tam amortyzować trochę te wzrosty stóp procentowych tym niższą marżą, natomiast przewidywania ekonomistów są takie, że te stopy dalej będą rosły. Mówimy oczywiście o tym okresie najbliższych kilku miesięcy. Obecnie taka stopa referencyjna NBP wynosi 4,5%. Spodziewana jest podwyżka. Już jutro o jeden punkt procentowy. Natomiast przewidywania ekonomistów na ten rok są takie, że może ona wzrosnąć nawet do 8%, stopień, 8 według BNP Paribas, czy 6,5% według kredyt Agricol. To by nam w sumie dawało oprocentowanie kredytów łączne na poziomie około 10%. Taka rata, co skorzystałam z kalkulatora kredytu hipotecznego, żeby to obliczyć, a taka rata kredytu hipotecznego na 400 tysięcy, przy tych założeniach, że stopy będą na poziomie około 10%, no to wynosi 3860 zł. To naprawdę spory wydatek. Najnowszy odczyt inflacji podany 29 kwietnia dotyczący inflacji za poprzedni rok łącznie z kwietniem wynosi 12,3 punktu procentowego. Jest bardzo, bardzo wysoki no i NBP walczy z tą inflacją, walczy podnosząc stopy procentowe, a to niestety właśnie skutkuje wyższymi ratami no i gorszymi ofertami kredytów hipotecznych dla klientów. Mówiąc krótko, to jest bardzo trudny czas dla kredytobiorców. Przejdźmy zatem do omówienia ofert kredytów hipotecznych na początek maja 2022 roku. To zestawienie powstało w oparciu o oferty z 10 ogólnopolskich banków, czyli wszystkich tych, które udostępniają swoje dane do takiego systemu FinPAC, z którego korzysta Sebastian, a kryterium, w oparciu o które segregujemy te oferty i porządkujemy je, są łączne koszty kredytu. Od najtańszego do najdroższego, bo naszym zdaniem najlepszy kredyt to taki, który wyciąga najmniej pieniędzy z kieszeni kredytobiorcy. Więc Sebastianie, zacznijmy może od oprocentowania zmiennego, jak to w tej chwili wygląda. Trzy najlepsze oferty kredytu z oprocentowaniem zmiennym to oferta ING Banku Śląskiego, PKO BP oraz MBanku. Widać, że zmiany, o których wspomniałem wcześniej, czyli ta obniżka, marsz od razu ma przełożenie na. Ranking, bo ten ranking stał się ciekawy, w poprzednich miesiącach było dosyć monotonne, te banki się powtarzały, natomiast w tej chwili widać spore przetasowanie. Jeżeli chodzi o kluczowe parametry tychże ofert, czy konkretnie tejże oferty ING Banku Śląskiego, to jest oferta promocyjna. Stawiam na swoim lekka rata, Ta oferta promocyjna obowiązuje do 14 maja 2022 roku. I mamy tam do czynienia z prowizją w wysokości 0,75%, co daje nam kwotę 3000 zł. Marża w wysokości 1,59% Całkowite koszty w tejże ofercie wynoszą 404 468 zł, na co składają się odsetki w kwocie 386 960 zł. Ubezpieczenie pomostowe w kwocie 72 zł. Koszt ubezpieczenia nieruchomości to 9120 zł. i ubezpieczenie na życie 4896 zł. Sebastian, a trzeba spełnić jakieś szczególne warunki, by z tej oferty skorzystać? Szczególne to może nie, ale rzeczywiście są pewne warunki, które należy spełnić. Do takich warunków na pewno należy deklaracja wpływu w wysokości 2000 zł na konto, ubezpieczenie na życie, które obowiązuje czy powinno obowiązywać co najmniej przez okres 3 lat, i skorzystanie z aplikacji mobilnej tegoż banku. No i oczywiście złożenie wniosku w okresie obowiązywania tej oferty, czyli do 14 maja. Pamiętajcie proszę, że zestawienie, które przygotowujemy, i czołówka tych banków jest. Dla naszego modelowego przypadku. Natomiast jeżeli chcielibyście otrzymać takie zestawienie dla Twojego przypadku, konkretnej Twojej sytuacji, zachęcam do skorzystania z formularza, który będzie dostępny pod tym kursem, abyśmy mogli przygotować Tobie indywidualne zestawienie, przygotowane dla Twojej konkretnej sytuacji. Dokładnie tak jak mówisz, bo czasem na przykład banki wymagają konkretnych zarobków czy pracy w konkretnym zawodzie, wykluczają pewne grupy zawodowe i tak dalej z różnych atrakcyjnych ofert. Sebastian, a jak teraz wyglądają oferty z oprocentowaniem stałym? Co tam się zmieniło? Kredytek z oprocentowaniem stałym mamy również spore przetasowanie, jest ciekawej niż w poprzednich miesiącach, i pierwsza trójka banków przedstawiałaby się następująco: PKOBP, BNP Paribas i ING Bank Śląski. PKOBP oferuje w tej chwili jeden z najtańszych ofert kredytów z oprocentowaniem stałym stałym oprocentowanie stałe w tejże ofercie wynosi 7,34%. Całkowite koszty kredytu w tej ofercie wynoszą 398 210 zł i na co składają się koszty odsetkowe 377 060 zł, ubezpieczenie pomostowe w kwocie 1350 zł, ubezpieczenie nieruchomości to koszt 6400 zł i mamy tutaj również Ubezpieczenie na ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy w kwocie 13 tysięcy złotych i ta oferta również jest ofertą z cross-sellingiem, jak to bywa w większości ofert w tej chwili. I ten cross-selling polega właśnie na obowiązkowym ubezpieczeniu od ryzyka utraty pracy. Polega również na posiadaniu konta osobistego i deklaracji wpływu w kwocie co najmniej 3 tysięcy złotych. Jasne. I te inne szczegóły zawsze każdy może uzyskać, kontaktując się bezpośrednio z Tobą. Lub też korzystając z tych plików, które zamieszczamy na blogu, do czego Was bardzo serdecznie zachęcamy. Sebastian, tutaj chyba jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to, że banki te oferty, zwłaszcza z oprocentowaniem stałym, aktualizują co chwileczkę, prawda? Niektóre banki, no, w zasadzie nie znamy co dnia dni. i godziny, co kilka dni to się może zdarzyć. Chyba tylko jeden bank aktualizuje te oferty raz w miesiącu, więc jeżeli teraz Stopy wzrosną, to on może wyjść na przykład paradoksalnie na prowadzenie, prawda? Tak, Kasiu, to jest słuszna sugestia. Rzeczywiście tak jest, że jeden bank, mam tutaj na myśli Bank Millennium, aktualizuje wysokość oprocentowania stałego raz w miesiącu, a inne banki robią trochę inaczej. Dla przykładu ING aktualizuje takie zestawienie raz w tygodniu, co poniedziałek, a inne banki, w zależności od tego, jak przyślą komunikat, czyli po prostu w zależności od tego, jak szybko chcę się dostosować do, do bieżącej sytuacji? Po prostu wygląda to tak, że przychodzi mail, że od jutra oprocentowanie stałe wynosi tyle i tyle, więc trzeba mieć rękę na pulsie i to, o czym mówimy dzisiaj, jutro może być już nieaktualne. No niestety ten rynek jest dosyć dynamiczny w tym obszarze, więc trzeba Jasne. wziąć to po prostu pod uwagę. Nie pozostaje mi zatem nic innego, jak przypomnieć Wam, że pod filmem czeka na Was link do formularza z Sebastianem. Formularz czeka również na blogu w artykule z rankingiem i w oparciu o to, co napiszecie w tym formularzu, Sebastian i jego zespół będzie mógł przygotować dla Was taki indywidualny ranking odzwierciedlający Waszą indywidualną sytuację i zrobi to całkowicie za darmo, bo taką mamy z Sebastianem umowę. To tyle na dziś. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, i muszę powiedzieć, że to była dla mnie ogromna przyjemność, tak po prostu sobie z boku siedzieć i przysłuchiwać się, jak dwójka profesjonalistów prowadzi zaawansowaną rozmowę. Ja również się bardzo cieszę i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym rankingu.